Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Reportaż Spinalonga Wyspa Trędowatych, opublikowany przez wydawnictwo Agora, można czytać jako powieść o społeczności osób z chorobą Hansena, zamkniętych na pięknej, strasznej wyspie, którą dziś często odwiedzają wycieczki. Można przedstawić ją jako dokument czasów, które już dawno, dawno za nami. Można też wyjść szerzej z pudełka, wtedy Spinalonga, której autorką jest Małgorzata Gołota, staje się opowieścią o strachu, o obawie przed zmianą, zmianami. Staje się historią o tym, jak trudno uwolnić się od mitów i stereotypów. O bohaterach, którym imiona i nazwiska próbuje przywrócić autorka w książce Spinalonga Wyspa Trędowatych porozmawialiśmy w księgarni De Revolutionibus. Chodźmy. W jak wywiad. Duszno, parno, gorąco. Tak jest w miejscu, nie w którym siedzimy, ale za oknem, w miejscu, które nazywa się Kraków. I tak sobie pomyślałem, że siedząc w letni dzień, w upalny letni dzień, człowiek myśli o tych wszystkich znajomych, którzy w tym roku hurtem ruszyli do Grecji i zwiedzają. Czasami są to wycieczki zorganizowane. No i pewnie na mapie tych wycieczek przydarza się taka wyspa. Takie miejsce, które może być czarowne, a ty je odczarowujesz. Odczarowujesz je, mówię to do autorki książki Spinalonga Wyspa Trędowatych, Małgorzata Gołota, moją i państwa gościnią w podcaście Alfabet Wojtusika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam tylko, że książkę opublikowało wydawnictwo Agora, a my siedzimy sobie w mojej zaprzyjaźnionej z Alfabetem Wojtusika bardzo, bardzo, bardzo chłodnej kawiarnio-księgarni, chociaż powinienem powiedzieć księgarnio-kawiarni De Revolutionibus. Wielkie dzięki, Milena, za gości. To odczarowanie to przyszło już w momencie, kiedy pierwszy raz pojawiłaś się w Zatoce i pomyślałaś sobie wtedy, chodząc po wyspie, że coś tu nie gra. Jak to jest? Nie do końca. To znaczy gdzieś intuicyjnie takie spostrzeżenie, że coś tu nie gra, nasuwa się chyba każdemu, kto znajduje się na wyspie, kto chodzi po wyspie i słucha tego, o czym opowiadają przewodnicy turystyczni na wyspie, ale ta historia jest bardzo nieoczywista. Ta historia Wyspy Trędowatych, Spinalongi jest bardzo nieoczywista i przez to, że nie ma tak naprawdę książek, nie ma źródeł historycznych, które mówiłyby prawdę o życiu Trędowatych na wyspie, bardzo trudno jest odnaleźć się w tej bajce, którą słyszymy na wyspie właśnie z ust przewodników, czyli w tej historii takiej bardzo pozytywnej, bardzo inspirującej, właściwie o takim bardzo pozytywnym wydźwięku związanym z tym, że ludzie, którzy byli śmiertelnie chorzy, którzy byli nieuleczalnie może chorzy, bo trąd był jeszcze wtedy chorobą, na którą nie znano lekarstwa, do tego stopnia byli przywiązani do życia i do takich wartości społecznych, że zamknięci w kolonii dla trędowatych odtwarzali swoje siedliska, swoje nawyki, swoje wszystkie schematy znane z zewnątrz i że mimo wszystko byli szczęśliwi. No właśnie, był tam zakład fryzjerski, jak opowiadają przewodnicy i przewodniczki. Był faktycznie zakład fryzjerski, były kawiarnie, ale ja sobie myślę, że wiesz, to jest właśnie, bo my to rozumiemy jako taki dowód na to, że no po prostu na tej wyspie fajnie się żyło, tak? Że tam były różne atrakcje, nie było tak źle, nie było tak źle, że mimo tego, że oni mieli wszyscy trąd, że byli trędowaci, że byli często też niepełnosprawni na skutek okaleczeń spowodowanych przez chorobę, to nie było tak źle, było w sumie fajnie, bo mieli te kawiarnie, mieli tego fryzjera, mieli tą szkołę, mieli fajną wyspę, fajne okoliczności życia, mieli wodę dookoła, było słońce, było fajnie, a tak naprawdę z perspektywy mojej, jako kogoś, kto spędził tak naprawdę wiele długich miesięcy na przekopywaniu archiwów, czytaniu pamiętników, dzienników i odtwarzaniu jakichś takich skrawków właściwie zeznań świadków, bo to często były też materiały audio, to wszystko to, co działo się na wyspie i to, że działo tam salon fryzjerski, te kawiarnie i ta szkoła i wszystko to, o czym powiedzieliśmy, to był taki krzyk rozpaczy, to było takie koło ratunkowe, którego oni musieli się chwycić, żeby nie zginąć
w marazmie, wiesz? Mhm. Musieli sobie trochę uporządkować codzienność, która była bardzo chaotyczna, w której nie było żadnej pracy, nie było żadnych właśnie takich nawyków, które my mamy w naszej codzienności, jak chociażby wizyta w sklepie, nie wiem, po bułki, po jajka, spotkanie z przyjaciółmi. Tak oni tego robić nie mogli. I wydaje mi się, że właśnie to, że w pewnym momencie pojawiła się na wyspie osoba, która zainspirowała ich trochę do tego, żeby z tego marazmu się wyrwać, to właśnie było to koło ratunkowe i to koło ratunkowe zostało im rzucone w ostatniej chwili. Tą osobą jest Nondas. Do tej postaci jeszcze wrócimy i on będzie na literkę N, jak na alfabet przystało. Ale teraz będą jeszcze Grecy i oni będą powracali w tej opowieści. Zacznę od wniosku, jaki wypływa z tej książki. On jest między innymi taki, że Grecy ciągle z tą historią sobie nie poradzili. I ta narracja ciągle jest dla nich bardzo, bardzo trudna. Tak. I właściwie otwartym pozostaje pytanie, dlaczego? Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego? Mam nadzieję, że kiedyś znajdę odpowiedź na to pytanie, bo jak do tej pory to się nie udało. Ja próbowałam to przeanalizować na wiele różnych sposobów i właściwie jedyne skojarzenie, jakie mi się nasuwa, to jakiś taki bardzo duży wstyd. To jest coś, co... Ta historia Spinalongi to jest coś, co ja porównuję często do historii z Jedwabnem w Polsce, że teoretycznie my wiemy, co tam się wydarzyło, teoretycznie przyznajemy się do tego, ale generalnie tak bardzo żenujący jest powód, dla którego w Jedwabnym dopuszczono się mordu na Żydach, że w ogóle nie chcemy jakby tego uznać, nie znajdujemy żadnego takiego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego wtedy zaatakowano tych Żydów, bo dlaczego właściwie? Mm-hmm. Zapanowała jakaś zbiorowa psychoza, tak? Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. I mam wrażenie, że w podobny sposób traktuje się Spinalongę, bo w sumie co trudnego jest w tym, żeby powiedzieć, było tak, mm-hmm. działy się tam dramaty, ludzie umierali, rząd dopuścił się pewnych zaniechań, przepraszamy, jeśli tylko możemy, tak? Bo oczywiście jakby ludzie decyzyjni wtedy, ludzie, którzy odpowiadali faktycznie za stworzenie leprozorium, za warunki, w jakich trenować, jeżeli na Spinalondze już nie żyją, więc tutaj nie może być mowy o jakichś takich rozliczeniach bardzo poważnych, tak? O pociąganiu kogokolwiek do odpowiedzialności. Chodzi tylko o jakąś taką ludzkość, ludzką przyzwoitość, może tak. Taką ludzką przyzwoitość, która sugeruje, że warto byłoby w tej sytuacji powiedzieć przepraszam, to po pierwsze, a po drugie powiedzieć prawdę. Ale historia Spinalongi w twojej relacji reporterskiej to także historia samego Trondu i tego, jak w ogóle do tej sprawy choroby podchodzono. Historia odkrycia Hansena, pokazujesz i portretujesz postać Hansena, który no właśnie pokazał, że to nie jest klątwa, że to nie jest skaza, że to nie jest rzecz pokoleniowa, tylko że można temu starać się jakoś zaradzić. Dużo jest publikacji już takich techniczno-lekarskich, przez które musiałaś przejść, bo także przyglądasz się historiom tych stref zamkniętych, czyli kolonii w innych miejscach i trochę porównujesz to, co działo się na Spinalondze do innych lokalizacji, gdzie osoby z chorobą Hansena po prostu były zamykane w małych społecznościach. Izolowane. To jest właśnie ta rzecz wspólna. Zawsze chodziło o izolację i zawsze chodziło o zamknięcie. Archiwów, myślę, i tych takich dokumentów stricte medycznych faktycznie było bardzo dużo. Natomiast no myślę, że najbardziej istotne były te z minionego, powiedzmy, stulecia, bo to było jakby kluczowe. Bo od momentu tak naprawdę, kiedy dr Hansen odkrył bakterię powodującą trąd, to jest właśnie te słynne mykobakterium lepre, do powiedzmy połowy XX wieku nie posunęliśmy się jakoś specjalnie do przodu w kwestii wiedzy na temat trądu, czy na temat przebiegu choroby, czy na temat lekarstw. Dopiero tak naprawdę ten przełom nadszedł właśnie w latach 40. XX wieku, kiedy opracowano skuteczne leczenie, więc to akurat nie było, to nie było to, co było najtrudniejsze podczas pracy nad tą trądu, nad tą książką, historia trądu jako taka. Natomiast bardzo, bardzo ciekawym wątkiem jest sam i bardzo ciekawą postacią jest sam dr Hansen, o którym wspomniałeś, bo dr Hansen nieprzypadkowo całe życie poświęcił badaniu trądu. Dlaczego to tak bardzo go interesowało? Bo sam miał... Dlatego, że sam był chory na syfilis. Właśnie. Zaraził się syfilisem w bardzo młodym wieku i to jest bardzo, że to jest moja robocza hipoteza, ale no powiedzmy, że też potwierdziłam ją w rozmowie z wieloma socjologami czy psychologami, że prawdopodobnie właśnie to skłoniło go do tego, żeby całe życie poświęcić pracom nad
Trondem, ponieważ syfilis w XIX-wiecznej Norwegii powodował również bardzo wiele negatywnych skojarzeń i konsekwencji. Osoby chore na syfilis nie mogły też studiować, były wydalane z uczelni, trzeba było przed ślubem oczywiście przyznać się współmałżonkowi przyszłemu, że jest się chorym. Jeśli się tego nie zrobiło, to później można było małżeństwo unieważnić, jeśli się okazało, że ktoś był chory na syfilis, a się nie przyznał na przykład. Więc dr Hansen miał takie poczucie, że on jest też członkiem społeczności wykluczonych, natomiast przez to, że ma syfilis, a nie trąd, jest mu trochę łatwiej ukryć przyczyny, czy właściwie objawy tej choroby, tak? Bo syfilis nie jest aż tak widoczny jak trąd. Syfilis nie daje tylu objawów na ciele widocznych gołym okiem, na twarzy, czy na dłoniach, czy na stopach. I czuł się niejako odpowiedzialny za los chorych na trąd, za los ludzi chorych na trąd, którzy no nie mieli tyle szczęścia co on, nie mogli się tak po prostu ukryć, nie mogli mówić, że są zdrowi, nie mogli się nie przyznawać do tego, bo często po prostu było po nich widać, że są trędowaci. Powiedz, jak wyglądała codzienność tych, którzy żyli na Spinalondze? To była taka codzienność, no właśnie, nie dość, że wyizolowana od reszty społeczeństwa, bardzo od tej reszty lokalnego społeczeństwa zależna. I to, co mnie dotknęło w tej opowieści, to jednak, no i tu nie będzie zadziwienia, jest jak samotność, czyli samotność tych ludzi w zmaganiu się z chorobą, z relacjami i wobec siebie, i wobec rzeczywistości, która ich otacza. I do 1937 roku, i do tej daty za chwilę wrócimy, to u ciebie wygląda ten obraz tak, że to są ludzie pozostawieni sami sobie, którzy nie tworzą żadnej sensownej, chociaż od czasu do czasu się buntują, to nie tworzą jakiejś społeczności, która potrafi się sobą sama zaopiekować. Tak, tak było. Najpierw to było S jak samotność, później do tego S jak samotność dołączyło S jak solidarność. Ale faktycznie w pierwszych 3 dziesięcioleciach funkcjonowania kolonii dokładnie wyglądało to tak, jak powiedziałeś, czyli na Spinalondze zamykano osoby chore na trąd i właściwie zostawiano je bez żadnej pomocy, bez żadnego wsparcia, bez żadnej opieki. Oczywiście nie znaliśmy jeszcze wtedy skutecznych leków na trąd, natomiast no, wydaje się, że w innych koloniach to przynajmniej pracował czy odwiedzał chorych personel medyczny, który dbał o to, żeby dezynfekować rany, żeby podawać chociażby jakieś środki przeciwbólowe, czyli to, co medycyna właściwie wtedy mogła chorym na trąd zaoferować. Na Spinalondze tego nie było. W pierwszych latach funkcjonowania kolonii personel składał się z lekarza, dyrektora, księdza i 6 strażników, którzy byli resocjalizowanymi więźniami, którzy też często dopuszczali się aktów przemocy wobec pacjentów zamkniętych na Spinalondze, co doprowadziło już w pierwszych latach funkcjonowania kolonii do buntu, gdzie też kilku pacjentów zginęło od kul strażników. No i tak naprawdę w kolejnych latach niewiele się zmieniło. Udało się wywalczyć to, żeby strażnicy nie mieszkali na wyspie, żeby nie terroryzowali pacjentów, natomiast nadal nie było tam pielęgniarek, nie było tam wyszkolonego leprologa, czyli lekarza, który faktycznie wie, jak się pracuje z pacjentami z trądem. Nie było tam żadnych leków, nie było tak naprawdę szpitala. Dzisiaj się mówi na wyspie. Na wyspie działał szpital, na wyspie nie działał żaden szpital. Tam nie było żadnego szpitala, tam tak naprawdę nie było nawet pokoju, w którym powiedzmy ci pacjenci w najcięższym stanie mogliby po prostu leżeć, ktoś by ich tam obsługiwał, pielęgnował, podawał im chociażby wodę. Tego na Spinalondze nie było. I faktycznie społeczeństwo ludzi zebranych na Spinalondze tworzyło taką grupę ludzi kompletnie zatracających się w marazmie i w jakimś takim bezsensie. Oni właśnie nie potrafili się ani zorganizować, ani powalczyć, ani jakoś sobie ustalić tego planu dnia, żeby gdzieś odnaleźć sens, odnaleźć nadzieję, odnaleźć jakąś formę aktywności, która by sprawiła, że te dni mijają im szybciej, że są takie bardziej znośne. Oni faktycznie w momencie, w którym doszło do tego przełomu, czyli w tym 1937 roku, tworzyli taką bezładną masę szarych ludzi pogrążonych w kompletnym marazmie. Ale przyjeżdża na wyspę człowiek nazywany buntownikiem ze Spinalongi, Nondas Remundakis, i w 1937 roku zakłada Bractwo Trędowatych na Spinalondze imienia świętego Pantaleimona. I rzecz, którą robi, to jest rzecz socjologicznie nieprawdopodobna. To znaczy, on tych rzeczy robi wiele i o nich piszesz, ale jedną z najważniejszych jest to, że po pierwsze idzie tam, gdzie nie szli inni, czyli do tych, którzy samotni w swoich miejscach,
domach, domkach odosobnienia są i nigdy do nich nie zachodzi i uczy tą społeczność wspólnego świętowania, wspólnego bycia razem, przywraca jakieś takie poczucie, możliwość świętowania jest dla społeczności uświęceniem normalności. Tak. Tak, ale to jest w ogóle genialny obrazek potwierdzający to, jak bardzo my jako ludzie potrzebujemy jednostek wybitnych, potrzebujemy autorytetów i ludzi, którzy nas porwą swoją charyzmą czy swoją energią życiową. I taki właśnie był Raymond Dakis, to był człowiek, który miał nieprawdopodobną charyzmę i niebywałą siłę osobowości. Ja myślę, że też ta historia jego właściwie i fakt, że tutaj mamy tak dwie tak naprawdę skrajnie różne części historii Spinalongi, czyli część przed Raymondakisem i część po Raymondakisie, też sprzyja budowaniu trochę tej narracji takiej bajkowej Spinalongi, bo zobacz, masz tutaj kogoś na miarę prawie, że Mojżesza, tak? Ktoś, kto po prostu przychodzi i daje tablicę. Porywa lud, tak, daje tablicę, dosłownie prawie, że tak? Mówi, zbiera ich, bo tak też zrobił Raymondakis, to była jedna z pierwszych rzeczy, jaką on zrobił po przyjeździe na wyspę. Ja jeszcze tylko dodam tutaj, być może państwo nie wszyscy wiedzą, że był to pierwszy wykształcony, umiejący czytać i pisać pacjent na Spinalondze. To był człowiek, który studiował prawo. Na trzecim roku studiów został aresztowany, przywieziony na wyspę, gdzie zastał właściwie społeczność pacjentów, która bardzo często była niewykształcona kompletnie, nie potrafiła pisać, czytać, nie miała pojęcia, co zrobić z jakimiś tam, powiedzmy, jakimiś prawami człowieka, o których pewnie słyszeli, ale w sumie to nie wiedzieli za bardzo, co to dla nich oznacza. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, było zebranie na takim placyku na Spinalondze wszystkich pacjentów i wygłoszenie takiego wykładu właściwie o tym, że tak być nie może, że oni nie mogą się na to zgadzać, że oni mają prawa jako ludzie. To jest filmowe. Prawda? To jest takie, to jest tak spektakularne, że aż trudno się czasami oprzeć właśnie takiej narracji rodem z Hollywood. I faktycznie oni z bardzo dużym zainteresowaniem go słuchali, bo mówił do nich takim językiem, który oni jednocześnie rozumieli, a który z drugiej strony nie był na tyle zawiły, żeby ich przestraszyć. W dodatku był zadbany, bo przyjechał prosto z Aten, z uniwersytetu. Miał fajne włosy, był ładnie ubrany, miał garnitur, był pod krawatem, a oni tam często jakby kompletnie nie przywiązywali wagi nawet do takich rzeczy. Do tego, jak wyglądają, czy są czyści, co w ogóle się dzieje wokół nich, jakby nie patrzyli na to i nagle się pojawia osoba, która właściwie porywa ich taką właśnie swoją energią i tą swoją świeżością. To był bardzo młody człowiek, bo miał 20 kilka lat, jak trafił na wyspę, więc naprawdę miał mnóstwo energii. No i świetnie potrafił nią gospodarować. Ci ludzie, słuchając go, faktycznie odzyskali poczucie jakiegokolwiek sensu. W książce można przeczytać sporo wypowiedzi Nandasa i one są rzeczywiście fascynujące z bardzo prostego powodu. Ten język jest takim językiem, który jednocześnie jest językiem bardzo konkretnym, czyli dotyczącym historii Spinalongi, ona nie opowiada. Z drugiej strony jest metaforyczny i bardzo taki pokazujący no właśnie pewną społeczną historię wykluczenia, strachu, lęku. I też można by te jego opowieści przenieść na wiele innych płaszczyzn i myślę, że one by się spokojnie dały zaadaptować. Jeżeli jest coś na rysie Nandasa, skoro to N tak mocno eksplorujemy, to rzecz, której na początku nie mogłem zrozumieć, ale patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, i to jest wątek poboczny, ale muszę go poruszyć, to jest jego relacja z Tasi, którą poznał i ona ma lat 14, jak tak. Zostaje jego małżonką. Tak, faktycznie była od niego prawie 10 lat młodsza. Czy można to tłumaczyć no właśnie kulturowymi jakimiś takimi układami? Wiesz co, chodziło o coś innego trochę. Te śluby na Spinalondze, które też miały miejsce bardzo często, co ważne, choć były zawierane równie często nielegalnie, bo były de facto bigamią w wielu przypadkach. No akurat w przypadku Nandasa i Tasi nie była to bigamia, bo oboje byli wolnymi ludźmi. Natomiast te śluby były też takim wyjściem z samotności chorego, to znaczy bardzo często oprócz jakiegoś sentymentu, czasem miłości pewnie, czasem przyjaźni, czasem przywiązania, ci ludzie mieli taką potrzebę posiadania kogoś, kto będzie obok i im pomoże.
będzie ich wspierał wtedy, kiedy stan zdrowia się pogorszy. I oni faktycznie byli w większości bardzo wierzący i dla nich to, że ktoś bierze ślub, czy wychodzi za mąż, czy się żeni, znaczyło naprawdę na śmierć i życie i naprawdę i w szczęściu, i w chorobie. I dlatego oni też tak czasami młodo decydowali się, tak w przypadku Tessii było, tak szybko wyjść za mąż, bo wiedzieli, że oni się nawzajem po prostu potrzebują. Mhm. Że... Zresztą piszesz o tym, że później Tessii, kiedy z Nondasem jest już po prostu tak gorzej, jest. Bo choroba postępuje, tak naprawdę jest jego przewodniczką i opiekunką. Dokładnie tak było i tak to w wielu przypadkach, to jest akurat przykład, który znamy, ale w wielu innych relacjach podobnie to wyglądało, to znaczy kiedy właśnie Nondas stracił wzrok, kiedy już nic nie widział, to ja czytałam mu książki, czytałam mu gazety, jakby była jego przewodniczką, wspierała go w takiej codzienności, bo on, akurat tutaj jeszcze mieliśmy taki spektakularny przypadek, że Tessia bardzo, w bardzo dobrej kondycji była, to znaczy choroba niespecjalnie deformowała jej ciało, czyli ona jakby była, mogła chodzić, mogła gotować, była taka w miarę sprawna, a Nondas wręcz przeciwnie, on w pewnym momencie po prostu też bardzo długo dobrze się trzymał, później faktycznie ta choroba go niebywale zniszczyła i na filmach, które dzisiaj możemy na YouTubie obejrzeć, widać, że ma kompletnie zdeformowane ręce, kompletnie pozbawione wzroku, twarz też bardzo zdeformowana przez chorobę. Zresztą w pewnym momencie stracił nos, on później dostał nowy nos, tak kolokwialnie mówiąc, tak też sam napisał gdzieś tam w tych swoich dziennikach, dostałem nowy nos. Przyjechał chirurg plastyczny w Atenach, który mu ten nos zrekonstruował, co było dla niego niebywale ważne, bo on jakby też niespecjalnie dobrze się czuł, pokazując się publicznie na przykład w tak zdeformowanej formie. Były śluby, no to na chrzciny państwa zaprosimy, bo tutaj pojawia się kolejna historia, która jest jakimś paradoksem, bo to, co też opisuje Małgorzata Gołota, to jest fakt współnieistnienia dwóch społeczności, czyli społeczności ze Spinalongi i społeczności tej, która jest tuż w miejscowościach tuż przy wyspie. I to jest taka rzeczywistość, że w związku z tym, że ci, którzy na wyspie nie mieszkają, mogą dostarczać jako jedyni pożywienie i różne produkty potrzebne tym, którzy na tej wyspie są, no to po prostu kantują, no i zawyżają cenę tych produktów, żeby zarobić. Ale kiedy trzeba, wtedy do chrztu, jako chrzestny ojciec, matka, wybierane są osoby ze Spinalongi. Dlaczego? No, tak jak powiedziałeś, tutaj istotne są pieniądze. To znaczy, ta historia Spinalongi jest historią bardzo uniwersalną, wbrew pozorom, bo to jest, oczywiście ona jest osadzona w realiach Trondu, ale ona opowiada o wielu ludzkich emocjach, o wielu naszych zachowaniach, których my się do dzisiaj dopuszczamy. Chociażby w przypadku kryzysu uchodźczego doskonale to widzieliśmy. I po pierwsze mamy tam wątek finansowy, który się przejawia tak naprawdę, zaczyna się uwypuklać już w momencie założenia leprozorium, kiedy pacjenci osadzeni na wyspie dostają zasiłek za ten, dostają pieniądze tak naprawdę za siedzenie na wyspie, tak to interpretują okoliczni chłopi. Którzy w tym samym czasie muszą ciężko pracować. Tak, w tym samym czasie muszą ciężko pracować chociażby na roli, tak, żeby jakoś zapewnić rodzinie byt. Niebywale ich to frustruje do tego stopnia, że podczas zaopatrywania pacjentów leprozorium w produkty spożywcze czy w ubrania zawyżają cenę kilkakrotnie po to, żeby jak najwięcej z tych legendarnych pieniędzy z Aten uszczknąć dla siebie. Ale te pieniądze, to jest czas, kiedy na Krecie właściwie panuje taka wymiana dóbr bardziej niż, pieniądze nie są tam jakoś specjalnie popularne, natomiast to są rzeczą absolutnie magiczną, która przykuwa uwagę. Więc te lokalne społeczności żyją w przekonaniu, że trędowaci ze Spinalongi mają mnóstwo pieniędzy, bo dostają te pieniądze z Aten i oni muszą być niebywale bogaci, no bo przecież co oni robią z tymi pieniędzmi na wyspie? Na pewno zakupują sobie gdzieś tam skarby pokątnie i gromadzą oszczędności. I między innymi dlatego później, tutaj masz drugi wątek jeszcze strachu, czyli właśnie strachu, który na skutek majaczących gdzieś na horyzoncie pieniędzy przestaje być tak paraliżujący, tak? No tak. Bo teoretycznie bano się ludzi z Trondem, zamykano ich, nie chciano ich widzieć, byli brzydcy, byli trędowaci, byli napiętnowani, nie wiem, naznaczeni klątwą boską, jak zwał, tak zwał. Chyba, że mają pieniądze. Ale mieli pieniądze, więc z jednej strony się ich bano, ale z drugiej strony, kurczę, no...
jakoś by trzeba było te pieniądze od nich uzyskać. I tutaj faktycznie w latach 30., później też 40. odbywały się chrzciny, chrzty w okolicznych wioskach i na rodziców chrzestnych proszono właśnie trędowatek ze Spinalongi. Przede wszystkim dlatego, że panowało wtedy na Krecie takie przekonanie, że rodzice chrzestni jakby partycypują w zapewnieniu dziecku edukacji, w jakimś tam budowaniu ogólnego dobrobytu, powiedzmy, dla tego dziecka, w związku z czym no, dobrze byłoby, żeby byli zamożni, a przynajmniej stać ich było na to, żeby wspierać tych biologicznych rodziców, powiedzmy, dziecka. I między innymi dlatego wybierano właśnie na rodziców chrzestnych trędowatych, którzy zresztą bardzo często płacili również za przyjęcia te po chrzcie się odbywające, tak? I tutaj masz właśnie ten obrazek, ten konflikt pomiędzy strachem a naszą taką pazernością, czy w ogóle jakąś taką ludzką znieczulicą, bo to naprawdę musiało być straszne. Z jednej strony dla chorych to poczucie, że oni faktycznie te pieniądze oszczędzali, bo chorzy zamknięci na Spinalondze mieli takie poczucie, że te pieniądze to jest coś, co im pozwala kupić część świata zewnętrznego, dzięki czemu oni są w stanie się wkupić w łaski, jakby nie mieli kompletnie żadnych innych argumentów, ale wiedzieli, że jeśli będą mieli pieniądze, to w końcu tych żywych do siebie przyciągną. To jest straszne, to musiało być straszne po prostu żyć z taką świadomością, ale faktycznie tak było, że trędowaci byli rodzicami chrzestnymi, w związku z czym na chrzcie byli razem ze zdrowymi, nosili dzieci do ołtarza, podczas całej ceremonii trzymali te dzieci w ramionach, no i wtedy jakoś strach przed zarażeniem się trądem ustępował. To zaskakujące może nie, ale myślę, że trudne do zrozumienia myślenie, w którym jeżeli jest coś, czego się boimy obok nas, to boimy się właśnie wtedy, kiedy bać się powinniśmy, ale jeżeli są jakieś profity, które możemy z tego wyciągnąć, jak powiedziałaś, boimy się mniej, a potem, kiedy nam to miejsce znika, bo tak jest w latach 50., czujemy jakąś pustkę i brak i orientujemy się, że w sumie na wielu poziomach z tym byciem blisko, obcego, nieznanego, wygnanego jest nam dobrze, było nam komfortowo. Pojawił się wątek chrzcin, więc pojawi się też wątek jak dzieci, bo to jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Na Spinalondze rodzą się dzieci i te dzieci są i one często nie są dotknięte trądem lub tych pierwszych objawów trądu u nich nie ma. I to są historie dzieciaków często zabieranych, przenoszonych do innych rodzin, do innych ośrodków, separowanych, gdzie również ta historia i te kartoteki ich rodzinne przepadają. Nam ciężko w ogóle, mam wrażenie, przy rozmowie o każdej grupie wykluczonej, czyli w dosłownym rozumieniu, powiedzmy, innej niż wszyscy, ciężko przyjąć do wiadomości. Trędowaci mieli dzieci, tak samo jak osoby niepełnosprawne mają dzieci. Mhm. Tak samo jak wiele innych grup, nie zaliczających się, powiedzmy, do zdrowych, klasycznych, heteroseksualnych i tak dalej, też miewa dzieci. I na wyspie rodziły się dzieci, które początkowo były zostawione same sobie, z chorymi. No i tu znowu masz pytanie, co lepsze? Ta historia jest tak wieloznaczna, tak wielowarstwowa, że bardzo ciężko jest ją tak jednoznacznie ocenić i powiedzieć, co było dobre, co było złe. Z jednej strony na początku XX wieku dzieci rodzące się na wyspie żyły razem z chorymi na trąd osobami. Siłą rzeczy nie chodziły do szkoły, nie uczyły się, co jest podstawowym prawem każdego dziecka. Były narażone też na szereg czynników takich niekorzystnych dla zdrowia, bo oprócz tego, że obcowały z ludźmi chorymi na trąd, to na wyspie, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie panowały specjalnie przyjazne warunki higieniczne, tak? Oni mieli wodę, nie mieli bieżącej wody, mieli wodę, która spływała gdzieś z dachów czy z drogi do jakichś poweneckich cystern. Bardzo często powodowała również różne infekcje, tak? Stan tej wody, czy brak dostępu do świeżych warzyw, owoców, do jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej, bo ta wyspa była dość mała, nie można tam było niczego uprawiać, tak naprawdę, no, możesz pobiegać sobie w górę i w dół po schodach. Więc z jednej strony zostawianie tych dzieci z trędowatymi rodzicami nie wydaje mi się, żeby było też odpowiednim wyjściem z sytuacji. Z drugiej strony odbieranie dzieci trędowatym rodzicom, tak jak to zaczęło mieć miejsce w latach 30., w drugiej połowie lat 30., kiedy powstał sierociniec taki w Atenach dla dzieci trędowatych, odbieranie dzieci właściwie stuprocentowe, to znaczy odbieranie dzieci i zmienianie im tożsamości, wmawianie dzieciom, że ich rodzice nie żyją, a rodzicom, że ich dzieci nie żyją,
też nie było dobrym wyjściem z sytuacji, ale takie sytuacje się zdarzały. Około 1000 dzieci z tego, co ustaliłam w Atenach, w ten sposób się przez sierociny w Atenach przewinęło, czyli to było 1000 maluchów zabranych ze Spinalongi, oddanych do adopcji, bez żadnej tak naprawdę pisemnej zgody biologicznych rodziców. To był takie klasyczne porwania. Bardziej tak to wyglądało, wiesz, to było robione teoretycznie w dobrych intencje były takie, tak mi przynajmniej tłumaczył jeden z socjologów greckich, który też zajmował się tematem trendowatych, intencje były takie, żeby te dzieci możliwie maksymalnie odciąć od przeszłości, żeby zmienić im tożsamość, żeby dać im szansę na normalne życie, żeby nikt nie wiedział, że one miały trendowatych rodziców, bo jeśli by ktoś się dowiedział, to zostałyby odrzucone, wykluczone i napiętnowane, tak? Nikt by nie chciał się z nimi przyjaźnić, nikt by nie chciał ich widzieć w szkole i tak dalej, więc teoretycznie takie było stanowisko rządu, że takie mamy dobry cel, mamy dobre intencje, tak? No ale można było to zrobić inaczej. Można to było zrobić odrobinę bardziej humanitarnie. Można było przede wszystkim dać tym dzieciom prawo do tożsamości, dać rodzicom biologicznym prawo do tego, żeby wiedziały, co się z tym dzieckiem dzieje. Można to było zrobić inaczej, no tego nie zrobiono. I tu jest kolejny raz powrót do tego wątku, do którego zaczęliśmy, czyli takiej jakiejś bolesnej i trudnej narracji, jaką z jaką Grecy chyba nie mogą sobie w odniesieniu do Spinalongi poradzić. Ja nie mówię tego, żeby napiętnować Greków, bo tak jak zresztą pokazałeś różne przykłady, to myślę, że jest podobnie, mogłoby się wydarzyć w każdym innym miejscu. Powiedzmy jeszcze trochę o tym miejscu po jego zamknięciu. Początek lat 50. Okazuje się, że no właśnie, że ci, którzy żyli na Spinalondze przez wiele, wiele lat i chcieli tak naprawdę jednego, chcieli tego, żeby wrócić do społeczeństwa. Spinalonga zostaje zamknięta, mogą wrócić do społeczeństwa, spora część z nich nagle zmienia zdanie i nie chce, a jeśli wracają, to nadal muszą się ukrywać. Tak, i to jest znowu uniwersalna historia pod tytułem, czy osoby wykluczone mogą przestać być wykluczone. Wygląda na to, że nie. W przypadku trądu decydujące było to piętno społeczne, o którym też już powiedziałam właśnie w przypadku dzieci, czyli osoby dotknięte trądem budziły bardzo wiele negatywnych skojarzeń do tego stopnia, że to piętno dotykało całą rodzinę. Ktoś, kto miał w rodzinie trendowatego, spotykał się też z jakimś rodzajem społecznego odrzucenia, bano się go, brzydzono się go. Nie chciano go zatrudniać. Poczekaj, to od razu dotknę tego wątku, bo tutaj mówisz o tym, co dzieje się społecznie, bo przecież narzędzie było. Grecy wprowadzają ustawę, uwaga, numer 3369/55, która ma te kwestie regulować formalno-prawnie. No, prawo jakby swoją drogą, a prawo zwyczajowo-kulturowo-społeczne swoją. Tak. Prawo myślę, że nie było aż takim problemem. To znaczy generalnie wydaje się, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, to powinno zostać rozegrane tak, zamykamy kolonie dla trendowatych, ale po pierwsze, robimy dużą akcję edukacyjną o tym, że trąd jest chorobą taką jak wszystkie, że powoduje go bakteria, że znamy skuteczne lekarstwa i w związku z czym nie ma potrzeby się bać osób chorych na trąd, tak? Bo one są tak samo chore, nie wiem, no, jak ktoś na gruźlicę czy na polio. Po drugie, przygotowujemy jakiś plan pomocowy powrotu tych pacjentów do normalności. Bo zobacz, sam fakt, że puszczono ludzi, którzy spędzili 30 lat, powiedzmy, a niektórzy i 50 lat zamknięci na wyspie i powiedziano im, dobra, jesteście wolni, wracajcie do społeczeństwa, no nie gwarantuje sukcesu, a wręcz przeciwnie. To są ludzie, którzy dawno odzwyczaili się od tego, jak się funkcjonuje w społeczeństwie, tak? Oni są przerażeni, nie znają świata zewnętrznego, bo siedzieli na tej wyspie przez 50 lat. Nie wiedzą, co się dzieje w tej chwili na, w cudzysłowie, rynku pracy, tak? To po pierwsze, zderzają się z ogromną falą uprzedzeń. Do tego jeszcze dokłada im się wymagania, to również zalecenia rządu w Atenach, właśnie między innymi zapisy tej wspomnianej przez ciebie ustawy, takie, że jeśli ktoś chce wrócić do domu rodzinnego, no to oczywiście może wrócić, ale pod warunkiem, że tam będą spełnione pewne standardy. Mowa jest między innymi o tym, że każda osoba z wyleczonym trądem, zaznaczam, bo to już jest czas, kiedy lekarstwo na trąd jest znane i ci pacjenci są wyleczeni, musi mieć na przykład oddzielną łazienkę, oddzielną kuchnię, oddzielne miejsca takie, których powiedzmy teoretycznie mogłoby dojść do zakażenia, a mamy te lata 50. to jest taki czas, kiedy bardzo niewiele domów na Krecie ma jedną łazienkę. Więc jakby dwie, to w ogóle jest kompletnie nierabialne, czyli jakby
publikując tę ustawę, rząd zamiast ułatwić powrót, jeszcze dodatkowo go utrudnił. Nie dość, że nie zrobiono właśnie akcji edukacyjnej, która miałaby szansę zwalczyć te uprzedzenia, które często były jakby podstawową przyczyną, dla której osoby chore na trąd nie mogły odzyskać swoich rodzin, swojej rodziny, swojej żony, swojego męża czy swoich dzieci, swojej pracy, swoich przyjaciół. Dołożono jeszcze ileś takich zapisów, które tak naprawdę uniemożliwiały osobom z chorobą Hansena czy osobom chorym na trąd normalne funkcjonowanie. W tej ustawie znalazła się też lista zawodów zakazanych dla byłych pacjentów spinalongi, co nie znajduje jakby naukowo żadnego uzasadnienia, ponieważ tak jak już powiedzieliśmy, wtedy leki były znane, ci ludzie byli kompletnie niegroźni. Można było dać im szansę na normalne życie, oni tej szansy nie otrzymali. Oni owszem dostali wybór, jesteście wolni, możecie iść, tylko nikt im nie powiedział dokąd. Dlatego po zamknięciu spinalongi w 1957 roku, prędzej czy później, w ciągu tam powiedzmy kilku miesięcy, wszyscy właściwie pacjenci spinalongi, którzy opuścili ją żywi i wyleczeni, spotkali się w innej stacji dla trędowatych, przy szpitalu Agia Warwara w Atenach. I to jest też bardzo ciekawa historia, kiedy ci, którzy tam przybywają, tak naprawdę muszą stworzyć w ramach tego miejsca swoją własną kolonię i znowu odgrodzić się od reszty społeczności. Dokładnie tak. Ale o tym przeczytacie Państwo w książce Małgorzaty Gołoty-Spinalonga, Wyspa Trędowatych. Skoro pojawił się Nondas, to jest jeszcze druga postać, która mam wrażenie jest najważniejszą postacią w tej książce, czyli człowiek, który przyjeżdża na spinalongę w 1968 roku i tak naprawdę staje się po wielu, wielu latach tym, który jest powiernikiem ich historii jako pierwszy, Maurice Born, z którym miałaś przyjemność rozmawiać. Zakładam, że rozmawialiście wielokrotnie i on jest dla ciebie jednym z najważniejszych źródeł historii i zrozumienia problemów związanych z kwestią spinalongi. Książka w pierwotnym zamyśle miała być taką kompozycją, która opiera się jednak na świadectwach czy rozmowach z ostatnimi osobami, które pamiętają spinalongę i które na niej żyły. Natomiast kiedy jako osoba, która próbuje się dowiedzieć jak najwięcej, pytasz o to Maurice'a, to Maurice zaczyna zacierać ślady. Tak, trochę tak. Natomiast wiesz, ja się też nauczyłam przy tej książce bardzo ważnej rzeczy, czyli właśnie takiego, musiałam się wyzbyć w ogóle potrzeby oceniania pewnych decyzji i zachowań moich bohaterów i ludzi, z którymi rozmawiałam. To teraz zapytam, Maurice chciał pomóc i zrozumieć? Tak, to znaczy to była właściwie jedna z pierwszych, a może nawet jedyna osoba, która wysłuchała historii pacjentów ze spinalongi bez oceniania. Która znała, bo Maurice był człowiekiem, który był etnologiem, przypadkiem trafił na temat spinalongi, pojechał tam badać właściwie sytuację trochę, jak izolacja wpływa na zachowania ludzkie, jak osoby wieloletnie, przez wiele lat izolowane, czy gdzieś tam pozostające w zamknięciu, w takiej alternatywnej rzeczywistości, jak one się zmieniają, tak, pod wpływem tej izolacji. Właściwie taki był cel jego wyprawy. Natomiast on faktycznie zafascynował się historią tej wyspy. Był niebywale inteligentnym człowiekiem, bardzo wrażliwym i myślę, że trochę tak jak w przypadku moim to było, czyli trochę przez przypadek, ale jednak jak już ten przypadek się wydarzył i jak już on zaczął szukać poszczególnych tropów i zaczął dostrzegać to, że różni ludzie mówią mu różne historie i że fakty się nie zgadzają, to drążył, aż dotarł do Aten, gdzie spotkał się właśnie z Nondasem, z Rymondakisem, którego stał się powiernikiem tak naprawdę. Oni się bardzo zaprzyjaźnili. Nie dane mi było poznać Rymondakisa osobiście, natomiast z relacji Maurice'a wynikało, że oni byli dla siebie trochę jak ojciec i syn. Oni siebie nawzajem bardzo potrzebowali. Jeden chciał poznać prawdę, a drugi chciał przekazać komuś prawdę. Bardzo pięknie się te losy ludzkie w tej historii zazębiają, wiesz? To jest jakiś taki uniwersalny przekaz. Najpierw ta wybitna postać Nondasa, który się zjawia na wyspie, później wybitna również postać Maurice'a, który się zjawia w szpitalu Agia Warwara, który jakby przejmuje pałeczkę, przejmuje tą prawdę od Rymondakisa, od jego współtowarzyszy i puszcza ją dalej. Maurice był takim człowiekiem, który lubił
mówić na temat Spinalongi, lubił przedstawiać fakty, lubił przedstawiać tą historię taką niekoloryzowaną, taką bardzo dramatyczną i brutalną. Bardzo był krytyczny wobec rządu greckiego w kontekście tego, co działo się na Spinalondze. Natomiast z drugiej strony niebywale konsekwentnie bronił osób chorych na trąd, żyjących wciąż w szpitalu w Atenach. To znaczy prędzej powiedział, że wszyscy oni nie żyją, niż ułatwiłby spotkanie z nimi. No i tak też było w moim przypadku. Jest historia jednego spotkania, do którego dochodzi między autorką książki a osobą, która przeżyła Spinalongę. Jest to spotkanie z rodzaju osobliwych. O treści samego spotkania niewiele się Państwo dowiecie, ale warto doczytać do końca, by na to spotkanie czytelniczo trafić, być jego częścią. Przeglądałem jeszcze przed spotkaniem z Tobą zdjęcia w tej książce i oczywiście wiem, że ze względów produkcyjnych najczęściej do książek wkłada się zdjęcia czarno-białe, ale ja mam takie poczucie, to jest poczucie bardzo subiektywne, że jak patrzymy na czarno-białe zdjęcia, to mamy większy dystans. To znaczy, że wydaje nam się, że oto jest jakaś historia, oto ją gdzieś zamknęliśmy, to gdzieś była jakaś wojna, gdzieś coś się wydarzyło. Tymczasem według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2019 roku zarejestrowano 202 226 nowych przypadków trądu. Choroba niesie ze sobą skutki nie tylko zdrowotne, ale też społeczne. W dalszym ciągu powoduje marginalizację chorych i ich odrzucenie nawet przez najbliższą rodzinę. To jest ciągle dziś opowieść o, i tu będzie klamra, strachu naszym. Tak, tak. Przede wszystkim o strachu i o naszych, o tym, jak trudno jest nam otworzyć głowę, wiesz, przyjąć do wiadomości coś, co jest sprzeczne z czymś, w co wierzyliśmy kiedyś. To znaczy, jak trudno nam zrozumieć, że pewne choroby nie mają nic wspólnego ze sposobem życia, z jakimś kultem religijnym, z, nie wiem, z jakąś magią, czy właśnie z jakimiś zabobonami, że to są po prostu choroby, na które znamy lekarstwo. To po pierwsze. Po drugie, jak trudno nam jest zmienić stosunek do ludzi innych niż my. I to jest właśnie to, co powiedziałeś, to jest ten strach. To jest ten strach przed zmianą, przed tym, że ktoś może naruszyć naszą wizję świata, że trzeba być elastycznym, że trzeba sobie pomagać. My się tego niebywale boimy i to widać nie tylko w przypadku osób chorych na trąd, o których, tak jak przeczytałeś w książce, pisze, że oni nadal cierpią z powodu wykluczenia społecznego. To widać także w przypadku kryzysu uchodźczego. To widać w przypadku, nie wiem, środowisk LGBT. Jakby wszystko, co jest od nas różne, co jest różne od naszego sposobu życia, od naszych przekonań, odrzucamy. Z zasady odrzucamy. To, co mnie zaskoczyło jeszcze, kiedy czytałem Twoją książkę i myślałem o języku polskim, to jest to, że ciągle częściej mówimy, że są to osoby właśnie trędowate, a nie są to osoby z chorobą Hansena, co też zmienia optykę narracji trochę, a po drugie, że ciągle używamy, bo sam się na tym w głowie złapałem, mea culpa, takiego bardzo chwytliwego sformułowania, że to jest osoba naznaczona trądem. Tak, natomiast, no widzisz, tu są właśnie te biblijne konotacje trądu i też utrwalone przez literaturę, bo no chociażby, czy w ogóle popkulturę, tak, no masz też słynną książkę zekranizowaną po wielokroć, Trędowata, tak, czyli jakby historia, powiedzmy, romantycznej miłości, która prowadzi do mezaliansu. Tutaj też masz symbol, tak, tu nie chodzi o to, że główna bohaterka chorowa na trąd, chodzi o to, że była gorsza. Ten trędowaty bardzo często znaczy gorszy. Ktoś, kogo nie chcemy dotykać, z kim nie chcemy mieć do czynienia. Dlatego faktycznie no, szkoda, że to hasło, to słowo nadal funkcjonuje w języku z racji właśnie na te biblijne skojarzenia. W Grecji słowo trędowaty czy trąd jest już uznawane za nielegalne. Tam się posługuje nomenklaturą tylko choroba Hansena, pacjent z chorobą Hansena. Tę decyzję podjęto już kilkadziesiąt lat temu, natomiast no też niewiele ona zmieniła, wiesz? To teoretycznie nie używamy słowa trędowate, ale nadal choroba Hansena no nie zmniejszyła, ta nomenklatura nie zmniejszyła negatywnego nastawienia do osób chorych na trąd, ani w Grecji, ani w jakimkolwiek innym kraju. I myślę, że tutaj dopóki faktycznie nie powiemy jasnym głosem i wszystkie państwa świata, które
zmagają się z problemem trądu, a co ciekawe, jak sobie Państwo przejrzycie dane WHO, to właściwie bardzo niewiele jest państw, w których nie ma w ogóle przypadków trądu. Nawet w takiej Francji diagnozuje się po kilka przypadków rocznie. Oczywiście to nie jest epidemia, to nie jest, nie wiem, dżuma, to nie jest COVID, tak? Ale trąd funkcjonuje nadal w naszej rzeczywistości. I fajnie byłoby, żeby wszystkie państwa świata jasno i konkretnie powiedziały, że jest to choroba taka jak wszystkie, najmniej zakaźna ze wszystkich zakaźnych chorób, powodowana przez bakterie i uleczalna. Lepszej puenty nie będzie. Spinalonga, Wyspa Trendowatych, Małgorzata Gołota, moją i Państwa gościnią. Wydawnictwo Agora jest odpowiedzialne za tą publikację, którą znajdziecie na przykład w Derewo, czyli w księgarni Derewo Tionibus, ale w wielu innych miejscach również. To nie będę ci zadawał tego strasznego pytania, co dalej, bo już wiem, że na pewno będziesz musiała coś napisać, bo czytelnicy nie dadzą ci spokoju po spinalondze. Tak. To do tego czytania taki drobny prezent, upominek jak zwykle, czyli kubeczek Knorartu, który razem tutaj knujemy z logo alfabetu Wojtusika. Jedyny taki, drugiego takiego nie ma. Bardzo dziękuję. A ja nie mogę się doczekać kolejnego piątkowego spotkania. Tymczasem polecam. Czytałem nawet dwa razy. Spinalonga, Wyspa Trendowatych, Małgorzata Gołota, wydawnictwo Agora. Piękne dzięki. Dziękuję bardzo. P jak Patronite. Cały czas jestem na patronite.pl. Można tam wspierać projekt, jakim jest podcast Alfabet Wojtusika. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl i odszukać Alfabet Wojtusika. A za wsparcie tych, którzy już mi pomagają, czyli moich patronek i patronów, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.